Dobry wieczór Państwu, wybiła godzina 20, tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym dzięki współpracy brokera FP Markets i portalu Comparik.pl. Nim rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie, to bardzo prosiłbym kilka osób na czacie o krótką informację, czy mnie dobrze słychać, tak abym miał pewność, że nie mamy żadnych problemów technicznych i śmiało możemy rozpoczynać to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które jest tak naprawdę już trzecim spotkaniem, trzecim webinarem związanym z tematem oscylatorów. Mam już tutaj potwierdzenie od kilku osób, także bardzo serdecznie dziękuję. Przed 2 tygodniami powiedzieliśmy sobie tak naprawdę ogólnie na temat oscylatorów, czym są te wskaźniki, jak z nich korzystać, a właściwie jak z nich nie korzystać. No i od ubiegłego tygodnia zaczęliśmy taki mały cykl omawiania poszczególnych oscylatorów. Przed tygodniem omówiliśmy 2 z nich. Dziś omówimy kolejne 2 z nich, jeżeli będzie zainteresowanie, to w kolejnych tygodniach możemy gdzieś tam poruszać jeszcze następne tematy. Wydaje mi się, że wybraliśmy te najpopularniejsze, natomiast najważniejsze jest to, żeby praktycznie troszeczkę na ten temat powiedzieć, czyli nie tylko o tym, czym dany oscylator jest albo co dany oscylator pokazuje, tylko raczej jak praktycznie możemy to wszystko wykorzystać i oczywiście później, czy to w przyszłym tygodniu, czy jeszcze troszeczkę później, to myślę, że sobie pod koniec dzisiejszego spotkania wspólnie ustalimy, zrobimy kolejny taki webinar, kolejne takie spotkanie praktyczne, jak miało to miejsce raz w marcu, kiedy przez całe spotkanie analizowaliśmy wykresy, nie było żadnej prezentacji, nie było niczego, żadnej teorii, tylko od razu analizowaliśmy wykresy i mam nadzieję, że teraz zrobimy to samo, tylko że ta analiza będzie poszerzona właśnie o oscylatory, które sobie omówiliśmy i które sobie jeszcze dzisiaj omówimy, tak żeby od razu też wdrożyć to wszystko w praktykę. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają i nie uczestniczyły w żadnym z wcześniejszych spotkań, ani w żadnym z innych spotkań, które miałem przyjemność prowadzić, ja nazywam się Arek Jóźwiak i z rynkiem Forex związany jestem od roku 2012, natomiast na co dzień możecie mnie Państwo kojarzyć przede wszystkim z portalu Comparik, z YouTube'owego kanału Kryptoraport, z telewizji Comparik24TV albo z portalu Portfel Polaka, także w kilku miejscach jestem, ostatnio nawet w Fakcie wylądowałem, natomiast myślę, że bez zbędnego gadania możemy przejść do tego, co dzisiaj najistotniejsze, a właściwie nie, jeszcze mały przerywnik, nim przejdziemy do tego, co najistotniejsze, to chciałem też powiedzieć słów kilka na temat partnera, czyli brokera FP Markets, dzięki któremu mamy możliwość, żeby od kilku ładnych miesięcy już spotykać się tutaj co czwartek, zawsze o godzinie 20. Ja oczywiście standardowo na czacie podeślę Państwu link do strony brokera FP Markets, natomiast nie jest to ta strona, bo tu jest oczywiście strona główna, gdzie mamy całą ofertę, natomiast ja podsyłam link do tej strony i tutaj mamy taką bardzo, bardzo fajną tabelkę z porównaniem kosztów, z porównaniem spreadów w FP Markets i u innych popularnych brokerów. Można sobie to na bieżąco, na żywo sprawdzać. Ta tabelka automatycznie wszystko oblicza i tak naprawdę broker FP Markets tutaj na tle konkurencji wypada dość dobrze, ale to każdy może sobie oczywiście samodzielnie sprawdzić. My myślę, że możemy powoli przejść do konkretów. Tutaj pan Adam wita wszystkich uczestników spotkania. Ja przeczytam to na głos, dlatego że niestety platforma, z której korzystamy, to jest platforma, która uniemożliwia taką no, wymianę gdzieś tam zdań pomiędzy państwem, dlatego że to, co piszecie, widzę ja, a wy widzicie tylko swoje wiadomości, więc tak samo jak będą pojawiały się jakiekolwiek pytania, ja też będę je czytał na głos, żeby to później każdy wiedział, na co odpowiada. I zresztą, żeby też było to w nagraniu, bo później, jeżeli Państwo będziecie chcieli, to takie nagranie z tego wszystkiego też możecie oczywiście dostać. Nim przejdziemy do konkretu, czyli do tych 2 oscylatorów, bo 2 mamy dzisiaj przygotowane, to słowem podsumowania, właściwie cofnijmy się do sytuacji sprzed 2 tygodni, musimy podsumować kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim żaden, ale to żaden wskaźnik i żaden oscylator sam w sobie w pojedynkę nie dostarcza sygnałów transakcyjnych, czyli niemal niemożliwe, nierealne jest zbudowanie skutecznej, zyskownej strategii inwestycyjnej opartej tylko i wyłącznie o jeden wskaźnik albo o jeden oscylator i otwieranie pozycji tylko i wyłącznie na podstawie tego, że wartość jakiegoś oscylatora jest na dole albo do góry, albo że jakieś średnie na oscylatorze się przecięły, to po prostu nie będzie nam się w dłuższej perspektywie czasu sprawdzało, więc nie traktujemy tego, co widzimy na oscylatorach, na wskaźnikach jako sygnałów transakcyjnych. Musimy pamiętać o tym, że żaden wskaźnik nie przewiduje też przyszłości, bo one wszystkie pokazują coś, co już się wydarzyło. One są obliczane na podstawie jakichś algorytmów, ale te algorytmy
wykorzystują dane z przeszłości, wykorzystują ceny historyczne, na przykład ceny zamknięć poszczególnych świec albo ilości, ile mieliśmy w przeszłości świec wzrostowych, ile mieliśmy świec spadkowych i zestawia to ze sobą, porównuje taki oscylator to ze sobą, natomiast to jest coś, co już się wydarzyło, więc możemy na przykład ocenić, jaka była siła danego ostatniego ruchu, jakie było momentum tego ruchu, jaka była zmienność, ale to w żadnym stopniu nie przewiduje jakoś szczególnie przyszłości. Natomiast wskaźniki dostarczają nam bardzo, bardzo fajnych informacji i w połączeniu z innymi narzędziami, na przykład z innymi wskaźnikami, albo z klasyczną analizą price action, albo z jeszcze innymi narzędziami analizy, takimi jak chociażby, nie wiem, mierzenia Fibonacciego czy cokolwiek innego, są w stanie skompletować bardzo fajną, już taką skuteczną strategię inwestycyjną. I teraz, jak już wybieramy sobie te wszystkie narzędzia, to tak jak już mówiłem tydzień temu, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, ale domyślam się, że jest część osób, które nie brało udziału w tamtych spotkaniach. Jak już dobieramy sobie te wskaźniki i oscylatory, bo tak naprawdę oscylatory to też są wskaźniki, tylko po prostu otwierają się w osobnym oknie, a nie bezpośrednio na wykresie. Jak już dobieramy sobie te narzędzia, z których chcemy korzystać, to musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie informacje płyną z konkretnego wskaźnika, bo mamy wskaźniki, które sygnalizują nam momentum, które sygnalizują nam trend, siłę tego trendu i mamy takie, które wskazują nam zmienność. I teraz, jeżeli wybierzemy dwa wskaźniki, które są z tej samej grupy, czy na przykład obydwa pokazują momentum, to tak naprawdę to jest tak, jakbyśmy wykorzystywali po prostu jeden wskaźnik, tylko że my skupiamy się na dwóch, ale one będą nam sygnalizowały dokładnie to samo. Więc jak już chcemy łączyć jakieś wskaźniki ze sobą, jakieś oscylatory ze sobą, to fajnie, żeby one jednak należały do różnych grup. I tutaj mamy taką oczywiście tabelkę, to jest nasza standardowa tabelka. Mamy wskaźniki podzielone na momentum, wskaźniki trendu, zmienności i oczywiście te narzędzia dodatkowo, oczywiście średnie kroczące są wskaźnikiem, one nie są oscylatorem, one są wskaźnikiem. Jeżeli kogoś temat średnich kroczących interesuje, to zapraszam dzisiaj o 21 na konferencję InvestCavs. Konferencja, która trwa już od wczoraj i potrwa jeszcze do końca tygodnia na stronie investcavs.pl. I to, co jest ciekawe w mojej ocenie, to jest to, że aby wziąć udział w konferencji InvestCavs, której zresztą też partnerem jest FP Markets, nie trzeba się nawet nigdzie rejestrować. Wystarczy wejść na stronę investcavs.pl, tam mamy player do samej góry, możemy sobie odtworzyć to, co leci live. Nad playerem jest zakładka do oglądania nagrań historycznych, czyli na przykład dzisiaj możemy już oglądać to, co było wczoraj, od jutra będziemy mogli oglądać wszystko to, co było dzisiaj i tak aż do końca tygodnia. Później wszystkie nagrania z początkiem kolejnego tygodnia zostaną tak naprawdę zablokowane i dostęp do nich będą miały osoby, które się zarejestrują, więc dopiero jeżeli ktoś będzie chciał później, czyli w przyszłym tygodniu albo dalej mieć dostęp do tych nagrań, wystarczy, że się zarejestruje. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w konferencji, w ogóle nie musi się tutaj martwić ani rejestrować. Wrzuć tą tabelkę do skopiowania. Nie bardzo wiem, gdzie mam ją wrzucić, dlatego że na czacie nie ma możliwości udostępniania obrazków. Natomiast proponuję zrobić szybko sobie z print screena. Ewentualnie mogę wrzucić albo screena, albo mogę wrzucić tą tabelkę do nas na grupę. W sumie to jest dobry pomysł, więc wrzucę tą tabelkę na naszą grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Niedzielni Traderzy. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest, to bardzo serdecznie zapraszam i jak najbardziej wrzucę, będzie można sobie to porównać. I my przed tygodniem omówiliśmy sobie dwa oscylatory. Pierwszy to był oscylator stochastyczny, drugi to był oscylator ATR. Na dzisiaj mam przygotowane kolejne dwa, wydaje mi się, że też najpopularniejsze z tej całej grupy, czyli RSI i MACD. O nich sobie za chwileczkę powiemy, ale jeszcze dokończę to, o czym zacząłem. Jeżeli ktoś właśnie chce coś usłyszeć na temat więcej na temat średnich kroczących, to zapraszam na konferencję InvestCavs, chociaż ja tam wykład na temat średnich kroczących zacznie się dokładnie o 21:00. I postaram się to dzisiejsze spotkanie do tej 21:00 skończyć. Ja wiem, że mam taką tendencję do rozgadywania się za bardzo. Natomiast ta dzisiejsza prezentacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana, dlatego że i MACD, i RSI to są bardzo proste oscylatory, bardzo proste wskaźniki. Tam nie ma nawet za bardzo o czym mówić, więc dosłownie po kilka slajdów na temat RSI trochę więcej, na temat MACD troszeczkę mniej. Myślę, że do 21:00 powinniśmy się tutaj bez problemu wyrobić. W razie czego od jutra będzie można sobie to obejrzeć. Pan Daniel pyta, czy będą wstęgi
czy będą wstęgi Bollingera. Możemy zrobić tak naprawdę, wszystko zależy od zainteresowania, bo jestem w stanie przygotować materiał na temat wszystkich z tych oscylatorów, z wyjątkiem chmur Ichimoku. Tego się nie podejmę, dlatego że o Ichimoku nawet na kawsach można posłuchać, bo będzie Grzegorz Moskwa, który jest tutaj ekspertem, który od lat handluje przy pomocy Ichimoku. Ja nie znam tej strategii, nie będę jej nawet się uczył na siłę, bo nie będę kompetentny w tym, więc Ichimoku odpuszczę, natomiast wszystkie pozostałe jesteśmy w stanie bez większego problemu omówić. Postawię tylko pytanie, które, kiedy, czy jest zainteresowanie. Kolejne pytanie, nie mogę się zarejestrować na kawsy, ponieważ nie dostaję maila z linkiem do rejestracji. Zgłaszałem problem na czacie wczoraj, ale nie dostałem odpowiedzi. Bardzo dziwne, bo czat, jeżeli mówimy o czacie facebookowym, to czat kontroluję ja i wydawało mi się, że na wszystkie wiadomości odpisałem. Natomiast tak jak wspomniałem przed chwileczką, panie Marku, nie trzeba rejestrować się na konferencję InvestCavs. Po prostu wchodzimy na www.investcavs.pl i na górze strony mamy player i po prostu odtwarzamy. Możemy oglądać to, co leci live. Nie ma żadnego problemu, nie ma wymaganej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna, jeżeli ktoś chce. I rejestracja jest po to, żeby po zakończeniu konferencji otrzymać dostęp do nagrań z tegorocznej konferencji plus dostać dostęp do nagrań z konferencji z poprzednich lat 2015-2020. Natomiast jeżeli ktoś chce oglądać tylko live, to on w ogóle nie musi się rejestrować. Wchodzi na stronę investcavs.pl i tyle. I ogląda. I komunikowaliśmy to szeroko na Facebooku. Chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z tym komunikatem, że rejestracja nie jest wymagana. Przynajmniej nie po to, żeby... Nie po to, żeby obejrzeć. Kolejne pytanie, gdzie znajdę nagranie dotyczące oscylatora stochastycznego? Więc z nagraniami jest tak i z nagraniem tego dzisiejszego spotkania również tak będzie, że jeżeli kto tylko jest zainteresowany, aby otrzymać dostęp, czy to z tego nagrania, czy z przed tygodnia, ale jeżeli kogoś nie było na przykład w poprzednim tygodniu, a go interesuje temat oscylatorów, to proponowałbym obejrzeć nie tylko ubiegłotygodniowe spotkanie, ale jeszcze to sprzed 2 tygodni, właściwie tamto jako pierwsze, a to z poprzedniego tygodnia jako drugie. I tu należy napisać maila do pani Moniki, g.monika@fpmarkets.com. Ja podsyłam ten adres mailowy na czacie, więc można sobie to śmiało skopiować i po wszystkie nagrania najlepiej pisać do pani Moniki. Dzień dobry, byłem na webinarze, chciałbym dostać dostęp do nagrania z poprzedniego, żeby uzupełnić sobie temat. Myślę, że nie będzie problemu, przynajmniej nikt mi nigdy nie zgłaszał, żeby jakiekolwiek problemy w tym temacie były, więc tylko krótki mail do pani Moniki i będzie można to otrzymać. Ten dostęp będzie dopiero po zakończeniu, ponieważ zarejestrowałem się, ale jak na razie jeszcze nic nie mam na poczcie. Chodzi o InvestCavs. Tak, dlatego że na ten moment nagrania są dostępne dla wszystkich, czyli dzisiaj o poranku pojawiły się nagrania z dnia wczorajszego i wystarczy wejść na stronę InvestCavs i nad playerem, nad głównym playerem jest dziś i obok dziś jest data wczorajsza, czyli mamy napisane 14 kwietnia i pod tą datą 14 kwietnia jest taki przycisk odtwórz, chyba odtwórz on się nazywa, wystarczy kliknąć i pojawia nam się to, co było wczoraj. Jutro pojawi się kolejna data, czyli jutro będziemy mieli nad playerem, będzie jeden przycisk dzisiaj i pod nim będzie live, później będzie 14 kwietnia odtwórz i obok będzie 15 kwietnia odtwórz i będziemy mogli sobie wybrać, który dzień chcemy odtworzyć. I te nagrania przez cały tydzień będą dostępne dla wszystkich bez żadnej rejestracji. Dopiero na koniec tygodnia one zostaną zablokowane i osoby, które się zarejestrowały, dostaną ten dostęp, ale to będzie w przyszłym tygodniu i każdy dostanie maila z informacją, prawdopodobnie jak to wszystko obejrzeć. Tak, tutaj pan Zdzichu K nam napisał, że jest przycisk obejrzyj, więc wystarczy kliknąć ten przycisk obejrzyj i wtedy mamy wszystko bardzo fajnie do obejrzenia, więc nie ma problemu, po prostu wchodzimy na stronę i oglądamy, a my tymczasem przejdźmy sobie do tego, co dzisiaj najistotniejsze, żebyśmy do tej 21 się wyrobili. Także tak jak mówię, zaczynamy od RSI, później przejdziemy sobie do MACD. Na koniec spotkania ja myślę, że zadam jeszcze takie pytanie, więc teraz nie trzeba nawet tego pisać. Czy jesteście Państwo zainteresowani kolejnymi wskaźnikami? Jeżeli tak, to jakimi? Najwyżej przygotujemy sobie to na przyszły tydzień, ale to myślę, że wspólnie jakiś konsensus tutaj sobie
obierzemy. Jeszcze kolejna rzecz, co do tabelki, to dobrze by było, jakby kompletnie było to omówione. Aha, czyli że wszystkie chyba, no jak dla mnie, to możemy omawiać wszystkie po kolei z wyjątkiem Ichimoku. Tego się nie podejmę i to mówię otwarcie, po prostu nie czuję się kompetentny, szczególnie, że na konferencji Invest Cups będzie Grzegorz Moskwa. On chyba dopiero pojutrze, z tego co się rozumie, ten weekend, albo to będzie sobota, albo to będzie niedziela, dokładnie nie pamiętam. Natomiast najlepiej obejrzeć sobie jego wykład i wtedy będziecie Państwo wiedzieli więcej. My zaczynamy od wskaźnika RSI, czyli wskaźnika siły względnej. Jest tak naprawdę to jeden z najpopularniejszych indykatorów używanych przez traderów. Tak naprawdę w gronie mamy taką czołówkę, moglibyśmy powiedzieć, bez Stochastic, jest RSI, jest MACD i to jest właściwie taka święta trójca, chyba trzy najpopularniejsze oscylatory, później te wszystkie pozostałe typu ATR, ADR, bo to też są dwa różne wskaźniki, wtęgi Bollingera to jest wskaźnik, nie oscylator jako taki, ale no i później wszystkie pozostałe. I teraz, tak jak już sama nazwa wskazuje, RSI dostarcza nam informacji o sile ruchu ceny na naszych wykresach, na rynkach, które tak naprawdę obserwujemy, więc dzisiaj postaram się tak naprawdę powiedzieć sobie, co to RSI robi, jak zrozumieć wskazania, no bo przecież to nie będą sygnały, to będą jakieś informacje, więc powiemy sobie, jak zrozumieć to wszystko oraz jak korzystać z niego w tradingu, już tak bardziej po prostu praktycznie. Najważniejsze, co musimy wiedzieć, wskaźnik RSI nie generuje sygnału, więc on będzie bardzo fajnym uzupełnieniem naszych strategii i nawet jeżeli, to jest ciekawa rzecz, nawet jeżeli ktoś chce handlować na wybicia, to wskaźnik RSI może się tutaj bardzo fajnie sprawdzić zarówno do osób handlujących na wybicia, jak i na retest, ale do tego sobie za chwileczkę, dosłownie za kilka slajdów przejdziemy. Jak działa RSI? Tak naprawdę RSI to jest oscylator, który porównuje średni zysk i średnią stratę i analizuje, ile z ostatnich 14 świec było byczych, czyli wzrostowych, a ile z tych 14 świec było niedźwiedzich i analizuje też rozmiar każdej świecy. Tak najprościej moglibyśmy powiedzieć, bo standardowe ustawienia wskaźnika RSI wynoszą 14 okresów, czyli 14 świec tak naprawdę. Wszystko zależy od tego, na jakim interwale czasowym handlujemy. Jeżeli ktoś obserwuje na przykład interwał dzienny, no to będzie miał 14 dni brane pod uwagę. Jeżeli ktoś handluje na jednogodzinówce, to 14 godzin i tak dalej, i tak dalej. To są takie standardowe ustawienia. Przejrzałem całkiem sporo materiałów, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania i przyznam szczerze, nie znalazłem żadnych informacji na temat modyfikacji tego oscylatora. Oczywiście możemy brać tutaj pod uwagę różne wartości, różne wskazania, natomiast większość osób korzysta z tych bazowych, z tych standardowych 14 okresów, więc myślę, że my też na potrzeby tutaj takich podstaw, jak dopiero zaczynamy, możemy na tej bazie 14 okresów się zatrzymać i sprawdzić w ten sposób, czy komuś ten wskaźnik będzie odpowiadał, czy też nie. Czy wszystkie tabelki dostępne są przez platformę? Przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, ale chyba nie. Chyba wszystkich oscylatorów nie ma bezpośrednio w platformie, natomiast to nie jest żadna przeszkoda. Przede wszystkim dlatego, że my operujemy na platformie MT4, która jest najpopularniejszą platformą, przynajmniej wydaje mi się, że jest najpopularniejszą platformą, w związku z czym mamy chyba bazę tysięcy już właściwie darmowych, dostępnych wskaźników. Więc nawet gdybyśmy chcieli omawiać jakieś wskaźniki, których standardowo w platformie nie ma, to ja, przygotowując się do takiego spotkania, znajdę źródło, skąd taki wskaźnik bezpłatnie można pobrać i ewentualnie w trakcie spotkania pokażę, jak taki wskaźnik do platformy sobie wgrać, żeby każdy też wiedział, skąd to pobrać legalnie, bo bez problemu takie źródła będziemy w stanie znaleźć, żeby nie płacić żadnych licencji i z tych wskaźników korzystać, oraz jak to wgrać do platformy, bo wgranie wskaźnika do platformy zajmuje minutę, może dwie, więcej na pewno nie, więc to nie jest żadna bariera, jeżeli chodzi o to, czy wskaźnik jest w MT4 wgrany, czy go nie ma, części nie ma, ale to nie jest dla nas tak naprawdę żaden ból, więc to jesteśmy w stanie bardzo, bardzo łatwo obejść. Zresztą ja korzystam między innymi z wskaźnika do obliczania wielkości pozycji, to jest Position Size Calculator i jego też nie ma wcale fabrycznie w MT4, natomiast można sobie go bezpłatnie pobrać i co ciekawe, to jest darmowy wskaźnik, a osoby odpowiedzialne za ten wskaźnik cały czas pracują i cały czas go gdzieś tam aktualizują, więc jak ktoś chce, to może nawet co kilka miesięcy sobie aktualizację pobierać i to wszystko jest bezpłatnie, więc dużo jest takich informacji do MT4 i tak naprawdę tym platformą MT4 zjada wszystkie inne,
bo tu warto jako ciekawostkę wspomnieć, może nie każdy wie, platforma MT4 już od dłuższego czasu w ogóle nie jest rozwijana, przez to też ona nie działa, przynajmniej w takiej standardowej wersji, nie działa na komputerach od Apple. Działa, jeżeli sobie zapłacimy za licencję innego programu na przykład, albo postawimy jakiś wirtualny dysk Windowsowy, natomiast jako tako na Macu nie da się tej platformy zainstalować i już nie będzie się dało prawdopodobnie, bo nikt jej nie rozwija, no ale przez to, że ta baza wskaźników jest ogromna, no to tak naprawdę tutaj w dalszym ciągu jest to platforma niezwykle popularna i ona chyba w dalszym ciągu jest o wiele, wiele bardziej popularna niż MT5, która miała być taką następczynią MT4, no ale coś nie pykło, bo traderzy się przyzwyczaili, że handlują na MT4. Proszę o link do szkolenia o 22, nie o 22, tylko o 21. Już podeślę może link, bo pewnie nie każdy tutaj też jest w stanie wpisać, więc sekundkę. Mamy link, podsyłam go oczywiście na czacie, to jest investcaps.pl, tylko już w tym momencie muszę jednak jedną rzecz zaznaczyć. Tamto szkolenie, może mogę nie mówić tak swobodnie, dlatego że tam jednak pojawia się kamera, a ja z kamerą to tak nie bardzo się lubię, więc wolę prowadzić spotkania bez kamery, wtedy jakoś swobodnie mi idzie to wszystko, natomiast wracamy do RSI, czyli powiedzieliśmy sobie, że to jest wskaźnik, który porównuje średni zysk i średnią stratę, porównuje ile spośród ostatnich 14 świec było świecami byczymi, a ile niedźwiedzimi, czyli tak naprawdę jest to wskaźnik, który no pokazuje siłę trendu, bo to jest tak naprawdę to, co nas tutaj interesuje. I teraz dla przykładu, gdyby wszystkie z 14 świec było bycze, czyli wszystkie świece byłyby wzrostowe, zielone, to tak naprawdę RSI wskazywałby na wartość 100 albo bardzo, bardzo blisko wartości 100. Jeżeli RSI wszystkie świece byłyby, wszystkie z tych 14 byłyby spadkowe czy czerwone, no to wartość RSI wskazywałaby 0 albo byłaby bardzo, bardzo blisko zera, dlatego że sam wskaźnik porusza się właśnie w takim przedziale. Zupełnie inaczej porusza się MACD, tam nie ma górnego i dolnego limitu. Tutaj mamy dolny limit to jest 0, górny limit to jest 100 i tak naprawdę to są dwie bariery, które nas tutaj będą interesowały. Oprócz tego wielu traderów, też standardowo we wskaźniku, są jeszcze wrzucone dwie wartości, jest to wartość 30 i 70 punktów, ale to do tego sobie dojdziemy. Natomiast gdybyśmy mieli 7 świec wzrostowych i 7 świec spadkowych, no to wartość RSI byłaby mniej więcej w okolicy 50 punktów, 50% na tej naszej skali. I teraz spójrzmy sobie na pewien przykład. Mamy tutaj spadek i ogólnie rzecz biorąc, niska wartość RSI, niska wartość wskaźnika RSI sygnalizuje silny rynek niedźwiedzia. Wysoka wartość RSI wskazuje oznakę silnego rynku byka. I teraz porównajmy sobie to do tego, co mówiliśmy przed tygodniem. Przed tygodniem mówiliśmy o oscylatorze stochastycznym i oscylatorze ATR. ATR to jest wskaźnik, który pokazuje nam zmienność, czyli jeżeli jego wartość była wysoko, to mieliśmy do czynienia z wysoką, z dużą zmiennością. Jak wartość była niska, to mieliśmy niską zmienność. Natomiast nie miało znaczenia, czy zmienność jest duża w kierunku wzrostowym czy spadkowym. Nawet jak rynek mocno spadał i była duża zmienność, to ATR rósł, bo on wskazywał zmienność bez względu na kierunek. Zupełnie inaczej działał oscylator stochastyczny, który jest oscylatorem momentum i jeżeli mieliśmy silne wzrosty, to wartość oscylatora stochastycznego była wysoka, była do góry, to oznaczało nam silne momentum wzrostowe. Jeżeli wartość oscylatora stochastycznego była nisko, to nie oznaczało, że mamy coś słabego na rynku, tylko wręcz przeciwnie, że mamy silne momentum, ale spadkowe. I podobnie będzie też z RSI, gdzie mamy tutaj jednak siłę, mamy wskaźnik siły względnej rynku, czyli jeżeli wartość RSI będzie wysoko, tak jak na tym przykładzie z prawej strony, to oznacza, że mamy tak naprawdę siłę byka, że mamy rynek byka i jest to trend, silny trend wzrostowy. Jeżeli wartość RSI jest nisko, to mamy do czynienia z tendencją spadkową, ale no i tu jest silny rynek niedźwiedzia. Czy zawsze jest 14 świec, czy liczbę świec można zmieniać? Możemy sobie zmieniać i teraz jak mamy, już tutaj mam kolejny wskaźnik, mamy MT4, mamy zakładkę z listą wskaźników, wybieramy sobie oczywiście oscylatory i wybieramy sobie nasz
O, tutaj mamy we własne, mamy RSI. No i teraz jak wybierzemy sobie RSI, to tutaj mamy wartość parametrów. Możemy sobie zmienić dowolnie, jeżeli ktoś chce, to może sobie wpisać 99, to nie ma żadnego problemu, natomiast standardowo jest 14 i większość strategii opiera się o 14 i większość osób też korzysta z tych bazowych, standardowych ustawień, więc my też nie będziemy dzisiaj kombinować, nie będziemy tego zmieniać. Ja myślę, że zaczynając warto zacząć i bazować na tych 14, ewentualnie jeżeli zobaczymy, że gdzieś delikatnie nam coś źle wyskakuje, to ewentualnie wtedy kombinować ze zmianą wartości. Natomiast bazowo zostałbym przy 14. I teraz mamy coś takiego jak wyprzedanie i wykupienie. I teraz jeszcze jedna dość ciekawa rzecz, warto zwrócić uwagę. Mamy spadek i dwie wartości, 30, 70. Czyli jeżeli mamy wartość RSI spada poniżej 30, no to wiele osób zaczyna uważać, że ok, jesteśmy nisko, to teraz trzeba otwierać pozycje na wzrosty, bo będzie rosło, bo przecież nic nie może spadać wiecznie. I podobnie jest w przypadku, kiedy RSI wybija powyżej 70, część osób uważa, że teraz trzeba sprzedawać, handlować na spadki, bo zaraz musi spadać. No nic z tych rzeczy się tak naprawdę nie dzieje. O ile tu faktycznie później rynek odbił i zaczął rosnąć, o tyle tutaj nie. Mieliśmy szczyt, później rynek tylko wszedł w fazę małej konsolidacji i dalej sobie rósł. I co ciekawe, to są notowania funta do dolara amerykańskiego, screen robiony wczoraj wieczorem, w nocy właściwie, więc jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić, bo to są dość świeże, aktualne notowania i tu tak naprawdę te wzrosty jeszcze troszeczkę były kontynuowane, więc nie brałbym pod uwagę tylko i wyłącznie tego, że w ten sposób to wygląda. I teraz ogólna idea, jeżeli chodzi o wskaźnik RSI jest taka, że ekstremalnie wysokie wartości lub ekstremalnie niskie, czyli wyższe niż 70 albo niższe niż 30 na tym naszym oscylatorze, oznaczają, że cena jest w strefie wykupienia albo wyprzedania. Wykupienie mamy do góry, a strefę wyprzedania mamy na dole, czyli wykupienie powyżej 70, wyprzedanie poniżej 30. I teraz wysokie wskazania RSI oznaczają, że było więcej byczych świec niż niedźwiedzich w perspektywie ostatnich 14 świec. I tak naprawdę, mimo że wiadomo, że cena nie będzie formowała przez cały czas tylko wzrostowych świec, no bo to jest niemożliwe. Jeżeli coś rośnie, to prędzej czy później musi gdzieś tam odreagować, musi spaść, no to nawet jak się poczyta troszeczkę w internecie na temat wskaźnika RSI, to tam można znaleźć takie zastrzeżenie, że niebezpieczne jest poleganie tylko i wyłącznie na RSI do oznaczania szczytów i dołków. Czyli samo to, że wskaźnik osiągnął jakieś skrajnie wysokie poziomy, to jest zbyt mało, żeby określić, że to już jest szczyt, że teraz już musimy zacząć spadać, albo jeżeli jesteśmy skrajnie nisko, to idziemy w drugą stronę. I teraz przejdźmy sobie do kolejnego slajdu. I teraz tutaj mamy przykład i mamy zaznaczone tak naprawdę cztery momenty. Chodzi o te takie pomarańczowe strefy, powiedzmy. Czyli mamy przykładowy zrzut ekranu, przedstawia cztery okresy, gdzie RSI znalazł się w strefie wyprzedania, to znaczy poniżej 30 raz na tym pierwszym przykładzie, tutaj z lewej strony, i trzykrotnie znalazł się w strefie wykupienia, czyli powyżej 70 i pozostawał tam przez jakiś dłuższy czas. I teraz to idealnie pokazuje, że sam spadek poniżej 30 albo wzrost powyżej 70 nie jest żadnym sygnałem transakcyjnym. I teraz spójrzmy sobie od lewa na te wszystkie przykłady. Podczas pierwszego okresu cena spadała przez 6 dni, tutaj jeszcze przez 6 dni, zanim wskaźnik wrócił ponad wartość 30 punktów, czyli tutaj. I teraz zasięg tych spadków to było ponad 140 pipsów, bo specjalnie mierzyłem te wartości, sobie je pozapisywałem. Tu mieliśmy ponad 140 pipsów ruchu spadkowego, więc gdyby ktoś chciał otwierać pozycję tylko tu, bo rynek dotarł sobie do 30 i na wzrosty, no to musiałby przetrwać stop loss na poziomie 140 pipsów. Idziemy dalej, kolejny przykład, ten drugi, kiedy cena wzrastała przez kolejnych 5 świec, tak naprawdę od momentu, kiedy wartość oscylatora znalazła się na poziomie 70 i w tym przypadku zasięg wzrostów do maksimum, jaki wyliczyłem, to było ponad 360 pipsów. Więc znowu, handlowanie w tym miejscu na spadki tylko dlatego, że
wartość oscylatora jest wysoko, to jest zbyt mało, to jest zbyt słaba informacja, żeby móc zbudować skuteczną, zyskowną strategię. Idziemy dalej. Trzeci przykład, czyli tak naprawdę to jest drugi okres, kiedy rynek znalazł się powyżej 70. W tym przypadku cena rosła przez kolejnych tutaj 4 świece. Tu jeszcze mieliśmy jedno doji, jedną świecę spadkową, natomiast licząc od tego punktu do maksima mieliśmy ponad 250 pipsów. No i teraz to, co jeszcze jest ciekawe tutaj, nawet gdyby ktoś w tym miejscu handlował na spadki i nawet gdyby ustawił bardzo, bardzo, bardzo szeroki stop loss, licząc się z tym, że musi przetrwać czasami dziesiątki albo setki pipsów w razie czego, to nawet gdyby coś takiego zrobił, to rynek później jak zawrócił, to on i tak nie wrócił nawet do poziomów, gdzie myśmy otwierali transakcje. Tu mieliśmy dołki, one były na granicy, może nawet delikatnie wyżej, więc otwierając tu pozycję byliśmy z automatu skazani w tym przypadku na stratę, bo rynek zrobił oczywiście dalej wzrost, mała korekta i dalej zaczął sobie rosnąć. I kolejny przykład, kiedy mamy, to jest też wybicie powyżej 70 i tutaj cena rosła jeszcze przez 6 dni i to był zasięg ponad 380 pipsów. Przy czym tu również jak pojawiły się spadki, były tylko minimalne i później wzrosty dalej były jeszcze kontynuowane, więc sam wskaźnik RSI nie powinien być używany do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych, czyli do określenia, kiedy będziemy mieli wierzchołek albo kiedy będziemy mieli dołek. On sygnalizuje bardzo silne okresy trendowe, kiedy tak naprawdę wartość oscylatora RSI pozostaje przez dłuższy czas w strefie wyprzedania albo w strefie wykupienia, no to mamy informację o silnym trendzie, a nie o tym, że ten trend zaraz musi się zakończyć. Oczywiście czasami będziemy mieli do czynienia z czymś takim, natomiast ten przykład idealnie pokazuje, że nie jest to najlepszy sposób do handlowania. Ale wysokie wyprzedanie jest zawsze w odniesieniu do interwału. Tutaj pytanie, tak, zawsze mamy na myśli interwał, który obecnie obserwujemy, bo wskaźnik oblicza się na podstawie interwału, na który patrzymy, czyli jeżeli obserwuję, tak jak tutaj mamy na przykładzie interwał dzienny, to on obliczany jest na podstawie świec z 14 ostatnich dni. Gdybyśmy przełączyli na interwał jednogodzinowy, to on się dostosuje do 14 ostatnich godzin. Zawsze mówimy o danym interwale czasowym, no bo zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja na interwale 5-minutowym, a inaczej na interwale dziennym. I teraz możemy wziąć dwóch traderów, którzy używają dokładnie tej samej strategii, ale jeden handluje na interwale na przykład dziennym, a drugi na 15-minutowym. Jeden będzie handlował na wzrosty, a drugi będzie w tym czasie handlował na spadki. Będą mogli nawet otwierać w tym samym czasie pozycje. I jeden i drugi będzie mógł mieć rację, jeden i drugi będzie mógł zarabiać pieniądze. Tylko ten, który otwiera pozycję z punktu widzenia interwału dziennego, będzie ją otwierał i trzymał przez tydzień, dwa albo trzy, a ten, który handluje z punktu widzenia interwału 15-minutowego, on otworzy swoją pozycję i on ją za 2-3 godziny już będzie zamykał, czyli dla tamtego na wyższym interwale to będzie tylko jakiś mały szum, nieistotny ruch, a ten będzie w stanie już tak naprawdę otwierać i zamykać całe pozycje, więc to też warto na to zwracać uwagę. Ale do czego możemy tak naprawdę wykorzystać RSI? No bo na razie mówimy, jak go nie interpretować, jak nie patrzeć na ten wskaźnik, no ale to w takim razie jak możemy na niego patrzeć i okazuje się, że jest bardzo ciekawy sposób do tego, do czego możemy wykorzystać RSI, bo RSI to jest wskaźnik, który określa nam siłę trendu i dzięki temu możemy wykorzystać go między innymi do spróbowania prognozowania potencjalnego pokonania oporu albo pokonania wsparcia, no bo teraz załóżmy, że mamy klasyczną analizę techniczną, wyznaczamy sobie wsparcia, wyznaczamy sobie opory i w momencie, kiedy rynek dociera do takiego poziomu oporu albo takiego poziomu wsparcia, no to tak naprawdę z klasycznego punktu widzenia, z takiej klasycznej analizy price action, prawdopodobieństwo na pokonanie i prawdopodobieństwo na odrzucenie danego poziomu teoretycznie wynosi 50%. 50% za wybiciem, 50% za odrzuceniem i dopiero to, jaka reakcja nam się pojawi w okolicy takiej strefy, czy to będzie reakcja popytowa, czy to będzie reakcja podażowa, może nam zwiększać prawdopodobieństwo dalszego ruchu w jakimś kierunku, czyli reakcja popytowa może nam zwiększać ryzyko, czy tam prawdopodobieństwo wzrostu, reakcja podażowa spadków. Natomiast wskaźnik RSI może nam tak naprawdę dać informację na temat tego, czy takiej reakcji możemy się spodziewać, czy niekoniecznie. Oczywiście on nie przewidzi przyszłości, ale da nam informację, która może zwiększyć prawdopodobieństwo, że taka, a nie inna reakcja się tutaj pojawi. I teraz, jeżeli wartości na przykład RSI będą odwrotne do
tendencji, która nas interesuje, no to wtedy możemy oczekiwać, że taki opór czy wsparcie zostanie odrzucone. Jeżeli to będą wartości zgodne z trendem, który nas interesuje, możemy oczekiwać pokonania. Ale o czym ja tak naprawdę tutaj mówię, do czego przechodzimy? I teraz tak, powiedzieliśmy sobie, że RSI identyfikuje silne ruchy cenowe w trendzie, w danym trendzie. To mogą być silne ruchy cenowe wzrostowe albo spadkowe. I teraz mając tą wiedzę, tak naprawdę wskaźnik staje się świetnym narzędziem, jeżeli chodzi o wspieranie tradingu na podstawie wybić oporów albo wybić wsparć. Tak naprawdę traderów możemy sobie podzielić na takie dwie główne grupy. Będą osoby handlujące na tak zwane właśnie wybicie i osoby handlujące na retest, czyli takie, które czekają aż dojdzie do wybicia, nie robią nic, czekają na korektę, retest strefy, która została pokonana i dopiero wtedy szukają okazji inwestycyjnej. W tym przypadku akurat teraz, bo RSI możemy wykorzystać też do handlu na retest, ale do tego przejdziemy sobie dopiero na kolejnym slajdzie. Teraz skupmy się na handlu na wybicia. I teraz mamy tutaj przykład notowań euro-dolara i widzimy pewną czarną, horyzontalną linię. Tutaj pozioma, horyzontalna, czarna linia i ona wyznacza nam dość istotny poziom oporu. Jest to bariera 1,20, są oczywiście notowania historyczne. Tu był test jako opór, tu był test jako opór, tu był test jako opór, tu wybicie. I teraz warto zauważyć, że cena kilkukrotnie docierała do tej bariery, docierała do poziomu 1,20. I teraz tak, mamy jeden test. Tu był oczywiście pierwszy, ale weźmy te zaznaczone. Czyli tu mamy pierwszy zaznaczony test i podczas tego pierwszego podejścia wartość RSI uplasowała się na poziomie najpierw tutaj 63 i później, zaraz, chwilę później dosłownie na poziomie 57. I mimo, że siła była teoretycznie po stronie byków, no bo byliśmy powyżej 50 na oscylatorze, czyli powyżej 50 mamy siłę byków, poniżej 50 mamy siłę niedźwiedzi, tu byliśmy powyżej 50, więc byliśmy po stronie byków, ale jednak był to dość słaby ruch. Gdybyśmy mieli wartości wysokie, mielibyśmy silny ruch, to były wartości słabe, czyli one definiowały nam dość słaby ruch. I teraz kluczowy poziom oporu zazwyczaj trudno jest przełamać, trudno jest wybić słabym trendem. Żeby coś takiego było możliwe, żeby dany opór albo dane wsparcie zostało wybite, musimy mieć silny trend, za którym stoi konkretnie ostatni dynamiczny ruch. I teraz w tym przypadku, kiedy wartość jest niska na oscylatorze RSI i rynek dociera do oporu, to mamy większe prawdopodobieństwo, że pojawi się tu reakcja podażowa i ta strefa zostanie odrzucona. Za drugim razem mieliśmy już nieco wyższą wartość, to już było nawet delikatnie powyżej tego progu 70, dokładnie było to 71, co wskazuje na całkiem silny trend wzrostowy, a mimo to tym razem opór nie został pokonany. Też pojawiła się reakcja podażowa i pojawiły się też spadki. Tak naprawdę dopiero za kolejnym razem, kiedy cena dotarła i kiedy wartość na oscylatorze RSI wyniosła 76, dany opór został pokonany. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy rynek dociera do technicznego oporu, jeżeli mamy wysokie wartości wskaźnika RSI, które sygnalizują silny trend wzrostowy, to my nie powinniśmy brać pod uwagę, bo część osób może tak, szczególnie osób, które wykorzystują wskaźnik, a nie znają tego wskaźnika, bo ja wiem, że jest bardzo wiele osób, które właśnie w ten sposób podchodzi, no to można sobie zobrazować to tak, ok, rynek dotarł do oporu, wskaźnik już jest wysoko, czyli już jesteśmy mocno tutaj wykupieni, no i zaraz będzie musiał zacząć spadać, bo przecież wskaźnik musi zawrócić, oscylator musi zawrócić. No nic z tych rzeczy, on nie musi zawrócić, on może w tej strefie utrzymywać się przez dłuższy czas, więc RSI powinniśmy traktować całkowicie odwrotnie niż na pierwszy rzut oka, na chłopski rozum mogłoby się wydawać. Jeżeli rynek dociera do oporu i wartość RSI jest wysoka, to znaczy, że nie, że opór może zostać odrzucony, ale mamy większe prawdopodobieństwo, że on zostanie pokonany. Podobnie by było w przypadku spadków, gdybyśmy testowali techniczne wsparcie, to wówczas wartość RSI powinna być niska, nie wysoka, nie im bliżej setki, tylko im bliżej zera. I to będzie świadczyło o silnym ruchu trendu spadkowego. Więc w ten sposób można wykorzystać właśnie wskaźnik RSI. Oczywiście my nie bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie tego, że on jest wysoko i my już teraz nagle zaczynamy otwierać sobie pozycję. To powinna być dla nas jakaś taka przesłanka, taka informacja, że ok, znaleźliśmy się w fajnej strefie, rynek sobie dotarł, nie ma reakcji podażowej, to czekamy na wybicie. Jak to wybicie się pojawi, wtedy otwieramy pozycję na wzrosty dopiero. Albo z drugiej strony, chcemy
handlować na odrzucenie tego oporu i sprawdzam sobie wartość RSI. Jeżeli jest wysoka, no to nie podejmuję tego ryzyka, bo ten opór może zostać pokonany. Jeżeli widzimy, że rynek dociera do danego oporu, wartość RSI jest stosunkowo niska, najlepiej poniżej 70 albo jeszcze niżej, no to tak naprawdę wtedy mówimy ok, czyli siła byków jest w tym przypadku nieduża i opór ma większe szanse, że zostanie odrzucony. Więc już w ten sposób możemy praktycznie wykorzystać oscylator RSI do handlu właśnie albo na odrzucenie jakiegoś poziomu, albo na wybicie jakiegoś poziomu. Możemy też oczywiście wskaźnik RSI wykorzystać do handlu po korektach jakiś i tutaj oczywiście idealnie będzie sprawdzać się dywergencja. My o tym mówiliśmy już 2 tygodnie temu i tydzień temu. RSI można wykorzystać poniekąd do tego, żeby identyfikować punkty zwrotne, jednak tylko poprzez znajdowanie dywergencji, więc to jest najlepszym rozwiązaniem. Dywergencja czym jest? Już mówiłem, natomiast jeżeli kogoś nie było tydzień temu, 2 tygodnie temu, najprościej mówiąc, dywergencja sygnalizuje, że to, co pokazuje cena, nie pokrywa się tak naprawdę z tym, co pokazuje oscylator. Czyli mamy swego rodzaju sprzeczność. Zupełnie inny obraz sytuacji pokazuje oscylator, zupełnie inny obraz sytuacji pokazuje cena, pokazuje wykres. Do tego też sobie zaraz przejdziemy. Na kolejnym slajdzie mamy przykład i teraz wyjątkowo nie zaczynajmy od tego z lewej strony, tylko zacznijmy sobie od tego z prawej strony. Z prawej strony widzimy tutaj dywergencję. Jak ona wynika? Mamy dołek i tu mamy kolejny dołek, nieco niższy. Oczywiście ta dywergencja w tym przypadku jest minimalna, ona jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka, ale też chciałem poniekąd, nie chciałem za bardzo szukać gdzieś tam w historii, tylko chciałem wziąć pierwsze, lepsze rynki z brzegu. Mieliśmy już notowania funta do dolara, czyli kabla, wcześniej też wykres aktualny, tu mamy notowania euro do dolara, też wykres stosunkowo aktualny, z prawej strony mam jeszcze tylko kilka świec raptem, więc mamy stosunkowo aktualną sytuację i takie dywergencje też tu mamy. Czyli na wykresie mamy dwa dołki, z których pierwszy jest wyższy, drugi jest delikatnie niższy, a na oscylatorze RSI mamy sytuację odwrotną. Ten dołek, który na wykresie jest niższym, na oscylatorze jest, przepraszam, tu jest wyższy, tu jest niższy, a ten, który na wykresie, czyli wskazany przez cenę, jest niższy, na oscylatorze jest nieco wyższy. Czyli tutaj siła, mimo tego, że rynek spadł nieco niżej, to siła niedźwiedzi jest mniejsza, mniejsza niż była w tym przypadku, kiedy rynek jednak spadał nieco mniej. I w momencie, kiedy pojawia się taka reakcja, możemy oczekiwać faktycznie odbicia. Przy czym w momencie, kiedy pojawia się tylko i wyłącznie taka pojedyncza dywergencja, to ona sama w sobie nie powinna być dla nas sygnałem, bo już wskazywałem fałszywe dywergencje tydzień temu, więc nie będę tego już powtarzał, nie mam tych samych slajdów przygotowanych. Natomiast jeżeli kogoś nie było, to zachęcam, żeby sobie nagranie z tego odtworzyć. Tam pokazywałem takie przykłady, kiedy pojawiała się dywergencja, no a mimo to rynek jednak szedł dalej w tym samym kierunku, bo dywergencja sama w sobie też nie jest super sygnałem transakcyjnym. Ona może być bardzo fajna, ale w momencie, kiedy a znajduje się w ciekawej lokalizacji, czyli lokalizacja jest tutaj istotna. W tym przypadku taką dywergencję można było wykorzystać, bo teoretycznie mieliśmy test jednego oporu. Tu był ten sam poziom i tu był ten sam poziom. Dywergencja powstała tylko na podstawie knota, więc teoretycznie wszystko było ok. Czekamy na reakcję popytową sygnalizującą potencjalne odrzucenie tego wsparcia. No i mamy dywergencję, mamy test wsparcia, mamy reakcję popytową, możemy handlować na wzrosty, więc te trzy czynniki powinny być spełnione, a nie tylko to, że mamy dywergencję, to już, bo przecież dywergencja zawsze może być głębsza. I teraz przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, natrafiłem na taką teorię, że dywergencja pojedyncza ma stosunkowo niską skuteczność, dlatego trzeba ją łączyć z innymi narzędziami typu właśnie techniczne wsparcia, techniczne opory, konkretne formacje świecowe jako sygnały. Natomiast o wiele, wiele wyższą skuteczność ma podwójna dywergencja. Ja na tym przykładzie nawet znalazłem potrójną dywergencję. I podwójna dywergencja to jest taka dywergencja, kiedy mamy do czynienia tak naprawdę z dwukrotną dywergencją raz za razem, czyli bierzemy sobie dwa wierzchołki, tutaj oznaczone numerkiem 1, jeden wierzchołek drugi, drugi jest nieco wyższy niż pierwszy, natomiast na oscylatorze drugi jest niższy niż pierwszy, więc to jest pierwsza dywergencja, no i widać, że ona nie była skuteczna. Mamy drugą dywergencję, czyli znowu trzeci wierzchołek jest wyższy niż drugi, a na oscylatorze trzeci jest niższy niż drugi, czyli mamy drugą dywergencję i teoretycznie już w tym momencie moglibyśmy uznać, że ok, podwójna dywergencja, no to ta musi być skuteczna.
praktyka pokazuje, że nie, że powstała nawet potrójna dywergencja. Czyli znowu czwarty wierzchołek okazał się nieco wyższy niż trzeci, wyższy niż drugi, wyższy niż pierwszy, a na oscylatorze ten czwarty był najniższy spośród tych wszystkich, więc mieliśmy teoretycznie potrójną dywergencję i jak dla mnie to jest idealny argument za obaleniem tej teorii, że podwójna dywergencja ma wysoką skuteczność. No nie ma, bo jeżeli pojawiła się potrójna dywergencja, to znaczy, że podwójna, no przepraszam bardzo, ale ma stosunkowo niską skuteczność. I to, na co bym zwracał uwagę, to nie jest to, czy mamy pojedynczą, podwójną, potrójną, poczwórną, czy jeszcze jakąś inną dywergencję, tylko na lokalizację, gdzie ta dywergencja się pojawia. Bo teraz możemy sobie, może na MACD, później przejdziemy do takich dywergencji trochę w powietrzu. Istotny jest poziom, czyli tutaj, no kiepsko, tu mieliśmy jeden wierzchołek, tu mieliśmy drugi wierzchołek, natomiast one, podobnie jak tu, różniły się knotem, ale korpusy zamykały się na tym samym poziomie. Do tego tutaj nie mieliśmy żadnych super reakcji podażowych, tu mieliśmy bardzo fajny pin bar, w sensie tu nie było żadnej, tu była doji, to nie jest nawet nie doji, tylko szpulka, przepraszam, żadna konkretna formacja, tu już prędzej można było dopatrywać się objęcia bessy, no ale tu bardzo fajny prospadkowy pin bar i faktycznie jakieś spadki nam się pojawiły. One oczywiście nie były jakieś gigantyczne, natomiast gdyby ktoś chciał handlować w oparciu o tą dywergencję na spadki, to tak naprawdę realny zasięg, który powinien go w tym przypadku interesować, to otwierając pozycję w tym miejscu, stop loss moglibyśmy ustawić w tym miejscu i tak naprawdę potencjalny zasięg dla spadków, czyli ruch, który chcielibyśmy złapać, moglibyśmy ograniczyć albo dotąd, czyli do ostatnich dołków, albo ewentualnie dotąd i tak naprawdę jeden i drugi zakres zostałby w tym przypadku zrealizowany. Oczywiście możemy prognozować, że spadki będą dalej kontynuowane, ale nie powinno to być naszym pierwszym targetem. Także pierwszy target zawsze w okolicy najbliższego wsparcia, najbliższego oporu, wtedy księgujemy przynajmniej część zysków, bo nigdy nie wiemy, czy w okolicy tego poziomu znów nie pojawi się popyt i rynek dalej nie będzie rósł. Więc tutaj nawet gdyby ktoś wyznaczył pierwszy take profit tu, drugi take profit tu i trzeci na przykład dopiero gdzieś tutaj, no to pierwszy, drugi zostałyby zrealizowane, trzeci dopiero nie zostałby zrealizowany, więc ogólnie rzecz biorąc pozycja byłaby zyskowna. Handlując w tym miejscu na podstawie tej drugiej dywergencji, można było otwierać pozycję albo po tej świecy, albo po tej świecy, ze stop lossem oczywiście poniżej świecy sygnalnej. No i wówczas gdzie take profity? Jeden take profit można było ustawić na podstawie ostatnich wierzchołków, więc tu stosunkowo szybko ten take profit zostałby zrealizowany. Kolejny take profit można było na podstawie tych wierzchołków wyznaczać i on w tym miejscu zostałby zrealizowany, a kolejne, no już z punktu widzenia tego interwału czasowego byśmy nie widzieli, musielibyśmy przełączyć sobie na wyższą ramę czasową, sprawdzić jak konkretnie wygląda sytuacja z lewej strony wykresu i wtedy tak moglibyśmy też kolejne ewentualnie take profity sobie tutaj powyznaczać, gdybyśmy chcieli. I w ten sposób dywergencja jak najbardziej może być bardzo, bardzo fajnym narzędziem. Więc tak naprawdę RSI wykorzystujemy tylko i wyłącznie na dwa sposoby. W momencie, kiedy rynek dociera do jakiegoś oporu albo wsparcia, to możemy sprawdzić, czy wartość oscylatora jest wysoka czy niska i w ten sposób otrzymamy informację, czy zwiększone jest prawdopodobieństwo na odrzucenie danego poziomu, czy na pokonanie tego poziomu, bo jeżeli rynek dociera do oporu i mamy wysoką wartość, to zwiększa się prawdopodobieństwo wybicia. Jeżeli rynek dociera do oporu i mamy niską wartość oscylatora, to jest większe prawdopodobieństwo za odrzuceniem. I w przypadku spadków, jak rynek dociera do wsparcia i mamy bardzo niską wartość oscylatora, najlepiej poniżej 30, no to mamy zwiększone prawdopodobieństwo na pokonanie tego wsparcia, a jeżeli mamy wartość wysoką, powyżej 30, no to wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo, że takie wsparcie zostanie odrzucone i to jest jedna, tak naprawdę jedno zastosowanie RSI-a i drugie zastosowanie to jest właśnie poprzez dywergencję w okolicy kluczowych stref wsparcia, kluczowych stref oporu. Musi być wtedy powyżej, czy może być trochę mniej? Może być mniej, może być więcej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dywergencję, no to ja też tutaj zaznaczyłem taką dywergencję, gdzie ta bariera 30 nie została osiągnięta. Oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z dywergencją poniżej poziomu 30 albo tu powyżej 70, to na pewno byłaby ona lepsza i skuteczność takiej dywergencji też mogłaby być wyższa. Natomiast musimy liczyć się z tym, że nie zawsze ten wskaźnik będzie odsuwał się poniżej 30, nie zawsze będzie wybijał powyżej 70. Jeżeli mówimy o pokonaniu oporu, no to najlepiej, jeżeli rynek dociera sobie na przykład do oporu, tu docierał do oporu i był powyżej 70, no to jak najbardziej jest to na plus.
tu docierał do oporu i nawet gdybyśmy nie patrzyli na dywergencję, no to widzimy, że wartość oscylatora w okolicy technicznego oporu jest poniżej 70, czyli jest dość słaba. Siła byków jest w tym przypadku nieduża i rośnie nam prawdopodobieństwo za spadkami. Więc można było brać pod uwagę dywergencję, a jeżeli ktoś nie brał dywergencji, to mógł zwrócić uwagę, aha, niby opór, ale rynek nisko, oscylator poniżej 70 jest ok. Więc jak najbardziej w ten sposób bym raczej brał tutaj to pod uwagę. Pytam, bo mam przykład Audi H1, czyli co na Audi USD na interwale jednogodzinowym? Jeżeli tak, to możemy sobie od razu odpalić ten wykres. To nie ma żadnego problemu. Najwyżej nie skończymy o 21, tylko skończymy o 21:15 czy 20. Także to nie jest żaden problem. Włączmy sobie w takim razie, bo ja już dalej mam na kolejnym slajdzie już mamy kolejny oscylator, czyli MACD. Natomiast przejdźmy sobie w takim razie H1, H4, czyli AUD USD nas interesuje. Ok, odpalmy sobie AUD USD. I włączmy sobie RSI 70, 30, 14, wszystko jest ok. No i teraz, aha, ja mam interwał dzienny, nas interesuje interwał jednogodzinowy najpierw. No i teraz czego my tutaj szukamy, bo tutaj nie ma żadnego oporu, w tym miejscu nie ma żadnego oporu, żeby na cokolwiek zwracać uwagę, a na interwale 4-godzinowym. Teraz nie wiem, panie Tomaszu, czy mówimy o tych wierzchołkach, o tym poziomie, o tym oporze teraz. Czy mówimy o tym? Jeżeli mówimy o tym, że tu było jakiś lokalny wierzchołek i teraz ta strefa jest testowana, to tak naprawdę uwzględniając, że no tu nie, tu byliśmy powyżej 70, teraz jesteśmy poniżej 70, więc w tym momencie nie ma, w tym momencie z punktu widzenia interwału 4-godzinowego nie ma tutaj silnej tendencji wzrostowej, nie ma silnego rynku byka, natomiast też trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że w momencie, kiedy rynek dociera do takiego poziomu, to my handlując nie powinniśmy, ja wyznaczę, żeby każdy widział, o jakiej strefie mówimy, chodzi o ten poziom oczywiście. To nie jest tak, że rynek dociera do oporu, my patrzymy, aha, RSI jest poniżej 70, handluje na spadki. Nie, w ten sposób to nie powinno wyglądać, bo wtedy też zaczniemy tracić. To powinna być dla nas informacja, że aha, może być większe prawdopodobieństwo, że tu pojawi się jakaś większa reakcja podażowa, ale takiej reakcji na ten moment na AUD USD nie ma. Wręcz przeciwnie, rynek w dalszym ciągu sobie tutaj wzrasta. Jak spojrzymy na interwał jednogodzinowy, to tak naprawdę moglibyśmy wyznaczyć jeszcze jedną strefę bardzo ciekawą, bo jak już mówimy o niższych interwałach, to ja bym wyznaczył jeszcze taki poziom. Więc no mamy teraz test wsparcia, przy czym no tu dywergencji żadnej mieć nie będziemy. Natomiast spada nam tutaj na oscylatorze, spada nam rynek, tu utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. Oczywiście to jest jakaś jedna z informacji, natomiast ja tu dostrzegam inne informacje, które są bardziej prowzrostowe, czyli wynikające za pokonaniem tego oporu. Chodzi tutaj o to, że na interwale jednogodzinowym mamy konsolidację, czyli rynek rósł, spadał, znowu rośnie. I konsolidacja, taka jak tu, z czysto technicznego punktu widzenia jest formą korekty. W tym przypadku mówimy o korekcie po wcześniejszym impulsie wzrostowym, więc automatycznie zwiększa nam się prawdopodobieństwo, że rynek z tej konsolidacji może wybić górą i kontynuować sobie ruch wzrostowy. Więc to jest akurat podstawa price action, że konsolidacje są formami korekty. W tym przypadku no RSI nie powinno być jedyną przesłanką. Zawsze najlepiej poczekać sobie na ten sygnał w postaci świecy, w postaci formacji świecowej, czyli jak patrzę na H4 i widzę, że rynek testuje sobie jakoś opór, widzę, że jesteśmy w okolicy 70, to nie jest tak, że ja już teraz otwieram pozycję, tylko najpierw czekam, albo czekam na prospadkową formację, na przykład pin bar, na przykład objęcie Bessy, na przykład może być to nagrobek Doji i dopiero jeżeli widzę reakcję podażową w postaci formacji świecowej, wtedy otwieram pozycję. RSI jest dla mnie dodatkowym potwierdzeniem, taką dodatkową informacją. Z drugiej strony, gdyby wartość RSI była wysoko, to też nie jest tak, że ja jeszcze przed pokonaniem tego oporu już otwieram pozycję. Zawsze warto poczekać, aż rynek ten opór pokona i RSI traktować jako właśnie dodatkowe potwierdzenie, dodatkową informację, a nie jako główny sygnał, bo sam oscylator nie generuje sygnału. To nie jest tak, że on jest wysoko,
to rynek od razu dalej musi rosnąć. Nie, nie, nie. To powinna być dla nas dodatkowa informacja, która zwiększy skuteczność naszych transakcji, ale nie powinna to być jedyna informacja, na podstawie której otwieramy swoje pozycje. Więc w ten sposób warto podejść do oscylatorów. I przejdźmy dalej, przejdźmy do drugiego. Tutaj jeszcze szybciej sobie przez to przejdziemy, jeszcze mniej, zdecydowanie mniej tutaj. Wskaźnik MACD, oscylator MACD, też bardzo, bardzo popularny, czyli tak naprawdę oscylator konwergencji albo dywergencji średnich kroczących, i tak naprawdę MACD to jest wskaźnik oparty o średnie kroczące. Został on skonstruowany przez analityka Gerarda Appella w roku już 1979, już albo właściwie dopiero, bo w sumie to nie jest jakiś bardzo, bardzo stary wskaźnik, niemniej jednak te kilkadziesiąt lat już ma, więc został skutecznie przetestowany i tak naprawdę na stałe chyba już tutaj zapisał się jako narzędzie dla traderów. Jest to wskaźnik dynamiki trendu, który pokazuje nam związek pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi. Więc jeżeli ktoś handlował w oparciu o średnie kroczące, to tak naprawdę oscylator MACD powinien mu być, no albo nawet jeżeli nieznany, to na pewno bardzo prosty do przyswojenia, bo tak jak mówię, MACD pokazuje nam związek pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi. I teraz wskaźnik bada zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych, klasycznych średnich kroczących, i tak naprawdę pokazuje nam różnicę wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Mówimy tutaj o exponential moving average, czyli o średnich wykładniczych. Czym są średnie kroczące? No to tak jak mówiłem, dzisiaj tak naprawdę no, za 4 minuty zacznie się mój wykład na konferencji InvestCaps i tam będzie można sobie to ewentualnie posłuchać troszeczkę więcej, albo jutro na nagraniu, to też nie ma żadnego problemu, tam mówimy o średnich kroczących. Natomiast MACD, jak każdy inny wskaźnik, jak każdy inny oscylator, jest wskaźnikiem opóźnionym, więc on tak naprawdę nie będzie sprawdzał się jakoś super na bardzo niskich interwałach czasowych. Tak jak szperałem troszeczkę na temat informacji na temat MACD, to w wielu źródłach znajdowałem potwierdzenie, że jest to oscylator, który lepiej sprawdza się w strategiach średnio-długoterminowych niż w takim scalpingu, day tradingu, kiedy jednak bazujemy na bardzo krótkiej zmienności, więc to jest coś, na co też warto zwracać uwagę. I teraz MACD to jest wskaźnik dynamiki i podążania za trendem, opierający się na informacjach płynących bezpośrednio ze średnich kroczących. To nawiązanie za chwilę pokażę na wykresie, na konkretnym przykładzie. I tak naprawdę najlepiej działać będzie jako dodatkowe narzędzie, jako filtr momentu w naszym tradingu. On służy do sprawdzania siły trendu, możliwego kierunku trendu i potencjalnych punktów odwrócenia też. Jeżeli chodzi o wartości domyślne, no to tutaj pan Cezary pyta, czy od interwału jednogodzinowego w górę. Myślę, że bez problemu. Myślę, że bez problemu od H1 w górę możemy MACD sobie tutaj stosować. Bez żadnego trudu. Chociaż tak naprawdę jak ktoś handluje na interwale, nie wiem, 15-30-minutowym, to ja też bym go tak zero-jedynkowo nie skreślał, bo poczytałem trochę i faktycznie wiele osób wskazuje, że to jest wskaźnik dla jednak handlu średnioterminowego, ale teraz trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli to jest wskaźnik, który bazuje na podstawie średnich kroczących, w tym przypadku mówimy o średnich wykładniczych, exponential moving average 12, czyli 12-okresową i 26-okresową, no to teraz te średnie, one też się dostosowują do interwału czasowego, z którego korzystamy, więc jak ktoś obserwuje i tylko 15-minutowy, to one też nie dostosowują się do interwale dziennym, tylko na interwale tym 15-minutowym, więc średnie też są ruchome i powinny się dostosować. Więc ja tak naprawdę nie dyskwalifikowałbym go całkowicie, jeżeli handlujemy na niższych interwałach czasowych, ale uważniej bym mu się przyjrzał, czyli nie ufałbym w ciemno, ale nie mówię, że nie warto tego ewentualnie gdzieś sprawdzić, przetestować. I teraz teraz tak, sam oscylator składa się z dwóch elementów. Mamy MACD histogram, więc to jest wartość, która nas interesuje i jest to tak naprawdę swego rodzaju serce samego wskaźnika, sobie możemy to w cudzysłowie oczywiście powiedzieć. I ten histogram pokazuje nam różnicę pomiędzy dwoma, może ja włączę, nie, nie mam jeszcze przykładu, dopiero później mam przykład, ale okej. Mamy na funcie albo na eurodolarze mnie
tutaj mamy. Czyli mamy pionowe słupki, to jest histogram i czerwona linia to jest po prostu linia tendencji. I teraz sam oscylator, tak mówię, składa się między innymi z histograma i ten histogram, on pokazuje nam różnicę pomiędzy dwoma średnimi kroczącymi. Są to te dwie średnie, o których mówiłem, czyli 12-okresowa wykładnicza oczywiście i 26-okresowa wykładnicza. I teraz oznacza to, że tak naprawdę w zasadzie histogram MACD jest teoretycznie, takie informacje znalazłem, kompletnym systemem przecięcia średnich. To się zgadza, dlatego że tak jak RSI bazuje w zakresie od 0 do 100, MACD nie ma zakresu, nie ma górnej bariery, nie ma dolnej bariery. On może rosnąć w górę i spadać w dół tak bardzo, jak tylko chce. Istotna jest tutaj inna bariera. Istotna jest bariera 0, poziomu 0. I teraz, jeżeli dochodzi do zmiany, czyli mieliśmy, histogram był powyżej i nagle znalazł się poniżej, to znaczy, że gdybyśmy wrzucili na wykres dwie średnie, to one w tym momencie, w tym punkcie by się przecięły prospadkowo. W tym punkcie przecięłyby się prowzrostowo, co za chwileczkę też na wykresie pokażę. Więc sam histogram pokazuje nam stosunek pomiędzy dwoma różnymi średnimi. Natomiast w odróżnieniu do RSI, no to jest to, o czym mówiłem, nie ma górnego, nie ma dolnego limitu, nie ma granicy, jest tu istotny poziom 0 i najprościej mówiąc, jeżeli słupki histogramu, te, które mamy te pionowe, kształtują się poniżej 0, mamy trend spadkowy, jeżeli powyżej 0, mamy trend wzrostowy i to, na co warto zwrócić uwagę, że im większy słupek, tym silniejsza tendencja wzrostowa albo spadkowa. Pan Tomek pisze, że na M15 daje radę ten zmodyfikowany od Dariusza Dargo. Tak, jeżeli ktoś zna Darka, to jak najbardziej ja mogę go z czystym sumieniem polecić. To jest no, przekocur, jeżeli chodzi o trading. On też zresztą będzie miał swój wykład. Chyba jutro będzie miał wykład w ramach konferencji InvestCaps i wiem, że on w trakcie tego krótkiego wykładu chcę nawet przeprowadzić krótką sesję live tradingu, więc naprawdę polecam. Darek, miałem przyjemność go poznać, bo zresztą też piszę dla Comparik, poznaliśmy się osobiście, porozmawialiśmy, naprawdę wielki, wielki podziw dla niego. No i teraz, okej, okay, idźmy, wróćmy sobie do naszej prezentacji. I teraz mamy histogram i mamy jeszcze linię. Linia nazywana jest linią sygnału i ona pokazuje nam wartość 9-okresową, ale różni się, bo histogram wykorzystuje średnie wykładnicze EMA, Exponential Moving Average, natomiast sama ta średnia, która jest ta jedna nitka, to jest średnia prosta, Simple Moving Average, jest to średnia 9-okresowa, ale przejdźmy do praktyki, czyli do przykładu. I teraz, tak już przed chwileczką wspomniałem, jeżeli MACD znajduje się ponad zerem, powyżej tego, powiedzmy, neutralnego poziomu 0, to rynek jest w trendzie wzrostowym. Jeżeli poniżej, to rynek jest w trendzie spadkowym. I teraz takie informacje, jakie udało mi się znaleźć. Przecięcie poziomu 0 w górę uznawane jest za sygnał kupna, a przecięcie poziomu 0 w dół uznawane jest za sygnał sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli słupki przetną się, ja tutaj tego nie mam, zaraz sobie to na MT4 odpalimy, jeżeli słupki na histogramie kształtują się poniżej 0, powinniśmy szukać sygnałów do handlu na wzrosty, natomiast jeżeli kształtują się powyżej 0, to powinniśmy szukać okazji do handlu na spadki. Teraz przejdźmy na platformę, bo myślałem, że ten screen dodałem, widać go do prezentacji, zapomniałem dorzucić, więc włączmy sobie dwie średnie kroczące. Interesują nas średnie wykładnicze. Pierwsza niech będzie zaznaczona kolorem niebieskim i będzie to średnia krocząca o numerze 12, czyli 12-okresowa wykładnicza. OK. I cieńsza. I teraz dodajmy sobie jeszcze jedną średnią wykładniczą, tą 26-okresową i zaznaczmy sobie ją kolorem czerwonym. I teraz to, na co warto zwrócić uwagę. Mamy tak, dwie średnie kroczące i mamy tutaj oscylator MACD. I histogram pokazuje nam dokładnie to samo, co pokazują średnie. Więc jeżeli ktoś korzysta ze średnich 12 i 26-okresowej i korzysta z oscylatora MACD, to widzi dokładnie to samo. Mieliśmy w tym punkcie przecięcie średnich kroczących na wykresie i w tym samym punkcie mamy przecięcie też na oscylatorze. Idźmy dalej. Wcześniejsze przecięcie było tutaj.
Tu było przecięcie i tu mieliśmy przecięcie. Tu mieliśmy przecięcie na średnich i tu mieliśmy przecięcie, to jest dokładnie ten sam punkt, więc tak naprawdę to jest różnica. I teraz im wyższy jest histogram, im wyższy jest słupek, tym mamy większą siłę tendencji wzrostowej. Widzimy, że średnie też rozszerzają się coraz bardziej. No i teraz sygnały transakcyjne tak naprawdę, jakie udało mi się znaleźć, jeżeli chodzi o oscylator MACD, no to tutaj znalazłem dwie informacje na temat tego, w jaki sposób możemy to wykorzystywać i ani jedna z nich mi się za bardzo nie podoba. Jest tylko jeden sposób wykorzystania MACD, który tak naprawdę w jakikolwiek sposób ja bym prywatnie zaakceptował. Pierwszy sposób, jaki znalazłem w internecie na różnych, powiedzmy, szkoleniach czy artykułach edukacyjnych na temat MACD, zakłada, że powinniśmy szukać okazji do handlu na spadki w momencie, kiedy histogram na oscylatorze zaczyna spadać poniżej zera i handlu na wzrosty, kiedy zaczyna wybijać powyżej, więc tu powinniśmy handlować na spadki, tu powinniśmy handlować na wzrosty, tu znowu powinniśmy handlować na spadki. I oczywiście, jak sobie zmierzymy te ruchy, to być może uda nam się w jakikolwiek sposób zarobić, nie mówię, że nie. Drugi sposób, który też zaobserwowałem, to był handel, nie biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie sam histogram, ale biorąc pod uwagę zestawienie tej średniej, nazwijmy, ona jest nazywana średnią sygnalną, czyli tej prostej średniej dziewięciookresowej, którą widzimy na samym oscylatorze, i histogramu. I teraz strategia zakładała, że w momencie, kiedy oscylator jest nisko i średnia zaczyna się przyczyniać w taki sposób, że histogram przebija średnią kroczącą od dołu do góry, to w tym miejscu powinniśmy szukać okazji do handlu na wzrosty, powinniśmy handlować na wzrosty, a jak histogram, tu też handel na wzrosty, jak histogram przecina średnią, ale od góry w dół, to powinniśmy handlować na spadek. Więc przejrzałem cały wykres i wszystkie te punkty pozaznaczałem. I wszystko zależy oczywiście od tego, kiedy będziemy księgować zyski. To jest ogromny, ogromny tak naprawdę mankament tego podejścia, tej strategii. Teoretycznie można by wyciągnąć wnioski i powiedzieć, ok, czyli jeżeli otwieram pozycję na przecięciu, no to mogę otworzyć pozycję tu, czyli prawdopodobnie byłoby to otwarcie w tym punkcie i zamknąć tą pozycję w momencie, kiedy oscylator przecina się w drugą stronę, czyli byłoby to gdzieś, powiedzmy, w tym miejscu. I tu moglibyśmy otworzyć pozycję na spadki, bo tu też było przecięcie, tego jednego nie zaznaczyłem. Więc tu można byłoby otwierać wtedy pozycję na spadki, ale to byłaby pozycja prawdopodobnie tutaj stratna. Dalej w tym miejscu mogliśmy otwierać pozycję na wzrosty i zamknąć ją gdzieś w tym miejscu i tu otworzyć pozycję na spadek, przy czym byłby problem, gdzie zaksięgować sobie ten zysk. Kolejny sygnał na spadek mieliśmy tutaj i rynek jednak dalej sobie rósł. Kolejny sygnał mieliśmy tu. I tu faktycznie spadki nam się pojawiły. Gdybyśmy brali pod uwagę, że tu otwieramy, tu zamykamy, no to tu byśmy zamknęli pozycję na spadki i odwrócili się, czyli otworzyli pozycję na wzrosty, którą zamknęlibyśmy prawdopodobnie gdzieś w okolicy tego poziomu, więc dużego zysku raczej byśmy nie mieli. Tu otwieralibyśmy pozycję na spadki, która już z automatu byłaby przegrana, bo widzimy, że rynek dalej sobie rósł. W tym miejscu też otwieralibyśmy pozycję na spadki, a rynek dalej rósł i w tym miejscu otwieralibyśmy pozycję na spadki. Więc ten przykład idealnie pokazuje, że skuteczność tego podejścia jest bardzo, bardzo nieduża. I tu pytanie, pan Marek zadał, czy na oscylatorze nie powinno być dwóch średnich, linii MACD i linii sygnalnej. Są dwa warianty właśnie MACD. Bardzo dużo jest materiału na temat tego MACD z dwoma średnimi, natomiast ja sprawdziłem u mnie w platformie T4 jest oscylator MACD z jedną średnią. Więc brałem pod uwagę ten, który jest fabrycznie wgrany w MT4, natomiast nie ma problemu, bo taki z podwójnymi średnimi można bez większego trudu do MT4 zaimplementować, natomiast wyszedłem z założenia, że jeżeli jest jakiś oscylator, to bazujmy na tym, który jest fabrycznie w MT4, u mnie w MT4 jest ten z jedną średnią, natomiast to, w jaki sposób warto patrzeć na oscylator, no bo te dwa przykłady, czyli otwieramy pozycję, jak histogram przechodzi powyżej albo poniżej zera, albo otwieramy pozycję, kiedy średnia na oscylatorze przecina się z histogramem, w mojej ocenie mija się z celem. W sensie skuteczność tego typu strategii będzie bardzo, bardzo niewielka i ona kłóci się z podstawowym założeniem oscylatorów, że one nie generują sygnałów, a w tym przypadku jawnie mówimy
o generowaniu sygnału przez oscylator. Więc to tak naprawdę są dwie zupełnie skrajne ze sobą poglądy. I to, w jaki sposób ja bym podchodził do oscylatora MACD, to jest tylko i wyłącznie zwracanie uwagi na dywergencję. Czyli jeżeli rynek dociera do jakiegoś poziomu, to ja patrzę, czy mamy tam dywergencję, czy nie mamy dywergencji. Czyli no tu akurat nie mamy. Był wierzchołek. Nie, był, przepraszam, tu była dywergencja. Tylko sekundkę. Czyli mamy tak. Mamy wzrostowo, tu mamy spadkowo. I takie coś by mnie interesowało, czyli szukanie tak naprawdę tutaj dywergencji. I wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie MACD. Tu nie było, tu były spadkowe dołki, tu był jeden, tu był drugi, też były spadkowe, więc tu dywergencji nie było. Przy czym, podobnie jak na każdym innym oscylatorze, dywergencja sama w sobie to jest zbyt mało. Musielibyśmy jeszcze mieć lokalizację, czyli gdybyśmy tu mieli istotny opór i mamy taką dywergencję, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy jest wszystko ok i tu możemy szukać okazji do handlu na spadki. Tu było spadkowo i tu też było spadkowo, więc też żadnej dywergencji nie mamy. Tu było w miarę równo i tu też było w miarę równo, więc też żadnej dywergencji nie mamy. I tak naprawdę opierałbym się, jeżeli chodzi o MACD, na dywergencji i na dywergencji ograniczyłbym analizę. Te wszystkie przecięcia raczej bym pominął, no bo ich skuteczność, jak wziąłem dwa, trzy pierwsze lepsze wykresy z brzegu i to aktualną sytuację analizowałem, nie coś, co było kiedyś, dawno temu, tylko to, co jest tu i teraz, no to okazało się, że skuteczność tego typu strategii jest raczej niewielka. Więc jako dywergencję jak najbardziej tak, może się to sprawdzać naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Natomiast wszelkie inne aspekty raczej bym tutaj pomijał. Gdzie mieliśmy dywergencję? Pamiętam, chyba to był kabel, czyli funt do dolara amerykańskiego. I tu mieliśmy bardzo fajną dywergencję, tylko że no jeszcze trzeba by znaleźć punkt odniesienia, czy jesteśmy na istotnym poziomie, ale dywergencja jak najbardziej była, czyli tu był dwa dołki, drugi niższy, a na oscylatorze mieliśmy coś takiego, więc jak najbardziej dywergencja sama w sobie już tutaj była. Podobną dywergencję można było znaleźć też w tym punkcie. I to jest oczywiście takie na szybko znalezione, bez żadnego większego trudu. Nie wiem, czy tu nie mieliśmy małej dywergencji, chyba też mieliśmy małą dywergencję, tak, więc jak najbardziej w ten sposób bym brał pod uwagę. Czyli dywergencji na MACD szukałbym raczej dywergencji, a nie przecięć. Nie przecięć, same przecięcia to jest troszeczkę za mało. Czy mogę pokazać te dwa wskaźniki razem i korzystanie z nich? Czyli mówimy tutaj o MACD i o RSI. Już wyczyszczę tylko to, co narysowałem. OK. Usuńmy sobie też średnie kroczące, no bo oscylator, to średnie wrzucałem tylko po to, żeby pokazać, że one obrazują dokładnie to samo, co obrazuje histogram. Właściwie histogram pokazuje to, co pokazują średnie, bo on na tych średnich bazuje. Więc jeżeli ktoś nie chce na przykład sobie tutaj kolorować wykresu, a chce wiedzieć, czy średnie jakieś konkretne się przecinają, no bo teraz mamy standardowo 12,26, ale jeżeli ktoś chciałby opierać się tutaj na jakichś innych średnich, na przykład, nie wiem, 10 i 20 okresowa, no to wtedy wchodzi sobie w edycję takiego oscylatora, wpisuje sobie w kisz parametry i zmienia. Nie 12,26, tylko na przykład 10,20 i wtedy oscylator będzie brał pod uwagę tamte średnie i zmiana powyżej albo poniżej zera będzie sygnalizowała przecięcie się średnich, więc to też można sobie ewentualnie dostosowywać. Zresztą, tak jak w przypadku RSI mamy te bazowe ustawienia 14-okresowe, tak w przypadku MACD jest więcej różnych opcji i wiem, że na różnych forach dyskusyjnych ludzie dzielą się swoimi strategiami, swoimi ustawieniami oscylatora, więc ewentualnie tam można poszperać o jakichś innych ustawieniach. My odpalmy sobie jeszcze tutaj nasz RSI. No i teraz pytanie, jak można by z tego skorzystać? Więc tak. Wyznaczmy sobie to w ten sposób. Załóżmy, czysto hipotetycznie, no bo w tym momencie nie widzimy żadnego sygnału. Mieliśmy tutaj strefę oporu. No i teraz, co jesteśmy w stanie sprawdzić przy strefie oporu?
Na dywergencję raczej nie będziemy tutaj zwracali jakoś za bardzo uwagi w tym konkretnym przypadku, ale za chwileczkę zobaczymy. I teraz co widzimy? Widzimy, że rynek dociera sobie do technicznego oporu. Na przykład dotarł tutaj do technicznego poziomu oporu. Sprawdzam RSI, czy jesteśmy wysoko, czy jesteśmy nisko. Jesteśmy poniżej 70, więc jesteśmy dość nisko i pojawia się reakcja podażowa, objęcie bessy, sygnał prospadkowy, czyli tak naprawdę poniżej, czyli siła byków, siła trendu wzrostowego jest niewielka, pojawia się reakcja podażowa sygnalizująca odrzucenie oporu i faktycznie pojawiają się spadki. Kolejny przykład, kolejne podejście do tego samego oporu i znowu wartość RSI jest nisko, jest poniżej. Tu możemy sobie odczytać, jak przeczekamy chwileczkę, pojawi nam się okienko i widzimy dokładnie 64,53. To była wartość w czytowym momencie tutaj, jeżeli chodzi o RSI. I znowu reakcja podażowa i znowu mieliśmy spadki, które można było wykorzystać. Oczywiście w tym przypadku jeszcze by trzeba pomyśleć o tym, gdzie ustawić take profit, gdzie zaksięgować swoje zyski. No ale oczywiście możemy takie zyski dzielić sobie na raty, czyli gdybyśmy handlowali te dwa sygnały, powiedzmy, no to otwierając pozycję w tym miejscu, stop loss musiałby być tutaj, więc tutaj stop loss jest dość duży. Pozycją można by zarządzać już tutaj, a zyski księgować na wysokości tego technicznego poziomu. Jeżeli handlowalibyśmy tutaj na spadki, stop loss powinien być tutaj. My pierwszy take profit moglibyśmy zaznaczać tutaj, drugi take profit moglibyśmy księgować gdzieś w tej strefie, ewentualnie trzeci tutaj. Widać, drugi, trzeci nie zostałby zrealizowany, pierwszy jak najbardziej już zrealizowany by tutaj został. No i teraz co się dzieje dalej? Czy możemy tu znaleźć jakąkolwiek dywergencję, jakąś dywergencję? Myślę, że tak, ale wezmę do tego inne narzędzie, żeby być dokładniejszym nieco. Bo tu widzimy, że ten wierzchołek jest nieco wyższy niż ten drugi, a na oscylatorze MACD mamy sytuację odwrotną, więc tu też mieliśmy małą dywergencję, no ale to tak naprawdę zbiega nam się i z RSI-em, i zbiega nam się z reakcją podażową, więc można było sobie to śmiało tutaj połączyć. Dalej, teraz tak, dalej na prawo RSI też nie jest wysoko, a przebił opór. Domyślam się, że mówimy tutaj o tym. I wybicie oporu jest tutaj. Tak, zgadza się, nie jest wysoko. I już tłumaczę, o co tutaj chodziło. Jeżeli chodzi o tą sytuację, że rynek wybija opór, a oscylator dalej jest nisko, to tak jak wspomniałem jeszcze podczas prezentacji RSI, sam oscylator, sama sytuacja, to, że wskaźnik, wartość oscylatora jest nisko, nie powinno być dla nas sygnałem transakcyjnym, czyli nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Dopiero reakcja, jaka się pojawi, powinna być sygnałem, czyli tutaj reakcją może być formacja objęcia bessy. Tu może być ta reakcja podażowa dla nas sygnałem i to jest dla nas dodatkowa informacja, natomiast sygnał do otwarcia pozycji to jest to. Tu oczywiście też można było otworzyć pozycję po tej świecy czerwonej. Tu otwieramy, stop loss oczywiście powyżej, pozycja wybita na stracie. Tak, zgadza się, w tym przypadku mielibyśmy pozycję wybitą na stracie. Tylko trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie ma rozwiązania idealnego, nie ma strategii idealnej, więc gdybyśmy wzięli pod uwagę te trzy przykłady, tu mielibyśmy zaksięgowany zysk, tu mielibyśmy zaksięgowany zysk, tu mielibyśmy stratę. Średnio na trzech pozycjach skuteczność wyniosłaby 66%. To jest dość wysoka skuteczność. Nie ma takiej technicznej możliwości, żebyśmy znaleźli narzędzia i dobrali je ze sobą, na przykład jakieś wskaźniki, oscylatory i coś jeszcze, i zbudowali strategię, która będzie generowała tylko zyskowne sygnały i każdą pozycję będziemy zamykać z zyskiem. Coś takiego po prostu nie istnieje. Chodzi o to, żeby na rynku wypracować sobie jakąś przewagę, żeby wielkość naszych zysków przewyższała ewentualne straty, bo to, że raz na jakiś czas będziemy zamykać pozycję ze stratą, to jest naturalna kolej rzeczy. Tego nie da się obejść i po prostu do tego trzeba przywyknąć. Ze stratami trzeba się po prostu oswoić. Jeżeli ktoś nie jest w stanie ich zaakceptować, to nie może być traderem, bo nie da się handlować i nie zamykać w ogóle pozycji ze stratą. Jeżeli zaczniemy przeciągać, przetrzymywać, no to też to się prędzej czy później na nas zemści. Więc w ten sposób bym raczej do tego podchodził. Ważne, żeby udało nam się jednak zdobyć przewagę nad tym rynkiem i na tych trzech przykładach faktycznie taką przewagę byśmy mieli. Prawdopodobnie gdybyśmy zrealizowali te trzy transakcje, no to zyski z tych dwóch przewyższyłyby stratę z tej jednej, więc myślę, że bez problemu można by w tym przypadku sobie zarobić.
Jeżeli ktoś chciałby coś jeszcze, no to tu też można było na podstawie podwójnego wierzchołka, tu mieliśmy małą dywergencję, no i wtedy też pierwszy take profit tu i drugi gdzieś na podstawie lewej strony wykresu. I okej, tym właśnie akcentem kończymy to dzisiejsze spotkanie. Także ja bardzo serdecznie dziękuję, ale nim się jeszcze pożegnamy, to bardzo, bardzo istotne pytanie. Co robimy w przyszłym tygodniu? Czy A, w przyszłym tygodniu kontynuujemy cykl i omawiamy kolejne oscylatory, które znajdują się w tabeli, czy poruszamy inny temat z listy, które pojawiły się na naszej grupie na Facebooku, bo tam też jest taki post, gdzie wskazywaliście konkretne tematy webinaru i ja mam je do opracowania, więc jestem na to przygotowany. Czy robimy spotkanie stricte praktyczne, na przykład jako taką przerwę, takie odreagowanie, zrobimy sobie jedno spotkanie praktyczne, gdzie przez całą godzinę będziemy analizowali wykresy z wykorzystaniem oscylatorów, z wykorzystaniem price action i tak dalej. Czy lecimy po prostu dalej oscylatory? Tu widzę, że pojawiają się dalej sugestie o oscylatorach. I teraz kolejne pytanie. Czy, okej, no i teraz tak, mamy praktykę i mamy oscylatory, więc to jest to. Kolejne oscylatory i praktyka. To się naprzemiennie przeplata i teraz zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem będzie lecieć po prostu dalej oscylatory, wszystkie do końca, czy lepiej będzie zrobić teraz praktykę, bo jeżeli zrobimy teraz praktykę, no to mamy omówione cztery oscylatory, Stochastic, RSI, ATR, MACD i będziemy w stanie jakkolwiek bazować i zrobić te analizy z wykorzystaniem tych oscylatorów. Jak zrobimy wszystkie, to nie będzie możliwości, że zaczniemy interpretować wszystkie, no bo nie wrzucę wszystkich oscylatorów, więc możemy zrobić na przykład tak, że za tydzień zrobimy spotkanie praktyczne z analizy, jak wyznaczać wsparcia i opory i tak dalej, żeby utrwalić to wszystko z wykorzystaniem tych czterech oscylatorów, które omówiliśmy. Za dwa tygodnie zaczniemy omawiać kolejne oscylatory, jakieś tam z listy widzę, że pojawia się ADX, widzę, że wstęgi Bollingera się tutaj pojawiają, omówimy sobie kolejne i znowu za jakiś czas zrobimy sobie sesję praktyczną z wykorzystaniem tamtych oscylatorów. No bo jak omówimy wszystkie od razu, nie będzie możliwości żebym wrzucił na przykład no, Stochastic RSI i na przykład, nie wiem, jeszcze CCI, bo one będą pokazywały to samo. Więc nawet jakbyśmy robili za tydzień sesję praktyczną, to i tak raz zestawię na przykład Stochastic z ATR-em, raz RSI z MACD albo Stochastic z MACD, RSI z ATR-em, nie zestawię ich wszystkich ze sobą, bo to się będzie mijało z celem. Więc myślę, że w ten sposób możemy być. Tutaj pan Marek pyta, czy Stochastic Był. Stochastic był tydzień temu, więc jeżeli kogoś z nami tydzień temu nie było, to ja jeszcze raz na czacie podsyłam, przepraszam, nie to, podsyłam adres mailowy do pani Moniki, g.monika@fmarkets.com i najlepiej napisać sobie do pani Moniki, że nie wiem, nie wzięło się udziału w ubiegłym tygodniu, nie słyszało się, nie było cokolwiek, a chciałoby się nadrobić te zaległości i myślę, że bez większego problemu pani Monika podeśle ten link do nagrania i będzie można sobie jeszcze o tym oscylatorze troszeczkę posłuchać, nadrobić przynajmniej te zaległości, o których my mówiliśmy przed tygodniem, więc nie ma żadnego problemu. Tak samo, gdyby ktoś chciał jeszcze raz to dzisiejsze spotkanie sobie przesłuchać, to też kontakt do pani Moniki właśnie w sprawie nagrania i będzie, więc okej, umówiamy się w takim razie, że za tydzień robimy spotkanie praktyczne, bez prezentacji, ewentualnie dosłownie, nie wiem, z 3-4 slajdy, żeby na szybko podsumować wszystko, chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne. Myślę, że będziemy sobie po prostu w trakcie analizy jeszcze opowiadać i podsumowywać, jak z tych oscylatorów korzystać i później w kolejnych tygodniach przejdziemy do omawiania kolejnych oscylatorów, kolejnych narzędzi, bo widzę, że mierzenia FIBO się tutaj pojawiły jeszcze w propozycjach. Omówimy dalej i znowu zrobimy sobie sesję praktyczną, czyli mieliśmy jedną w marcu, teraz zrobimy sobie w kwietniu, później omówimy kilka tematów i w kolejnym miesiącu w maju zrobimy jeszcze raz spotkanie praktyczne. Myślę, że w ten sposób to będzie jak najbardziej w porządku, bo połączymy teorię, o której mówimy od 3 tygodni, z praktyką, czyli już z żywą analizą rynku, a jednak to jest chyba najważniejsze, bo o teorii każdy może sobie posłuchać na YouTubie, poczytać gdzieś tam w artykułach, natomiast najważniejsze jest, żeby to zaimplementować do naszego tradingu. Wydaje mi się, że to będzie o wiele, wiele ciekawsze. Więc tak się umawiamy, tak robimy w takim razie za tydzień, sesja praktyczna. I za tydzień też zachęcam, żeby być, bo za tydzień ja znowu wyświetlę tą tabelkę i wybierzemy sobie oscylatory, które będę miał opracować na za 2 tygodnie. Więc ja już widzę, że jakieś propozycje tutaj wstępnie spójne są, ale za tydzień spytam jeszcze raz i wtedy konkretnie określimy. Także ja nie przeciągam, życzę oczywiście spokojnego wieczoru, jeżeli ktoś jeszcze ma siły, to mniej więcej do 21:50 trwa moja prelekcja na konferencji Invest Caps.
Natomiast tam nie jestem tak bardzo rozgadany, bo musiałem występować przed kamerą, czego bardzo nie lubię. My słyszymy się oczywiście w niedzielę. Jeżeli ktoś bierze udział w niedzielnych odprawach, to słyszymy się w niedzielę. Jeżeli ktoś w niedzielnych odprawach traderów udziału nie bierze, to słyszymy się oczywiście w przyszły czwartek, dokładnie o tej samej porze, czyli też o godzinie 20. Ja za dziś bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, życzę zyskownych transakcji, no i do usłyszenia wkrótce.